Księga Sędziów, rozdział 18. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. W tym też czasie plemię Dana szukało sobie dziedzictwa, aby się osiedlić, gdyż dotychczas nie przypadło mu w udziale żadne dziedzictwo wśród plemion izraelskich. Wyprawili tedy synowie Dana, 5 mężów ze swoich rodzin, ze swoich okręgów, mężów nader dzielnych, Sorea i Esztaol, celem przeszpiegowania ziemi i przebadania jej, i rzekli do nich: idźcie, przebadajcie ziemię. I oni doszli do pogórza Efraimskiego aż do domu Micheasza i zatrzymali się tam przez noc. A gdy byli w pobliżu domu Micheasza, poznali głos młodzieńca Lewity, wstąpili tam więc i rzekli do niego: kto cię tutaj sprowadził? Co tutaj robisz? I co tu masz za sprawę? A on im odpowiedział: tak, a tak postąpił ze mną Micheasz. Wynajął mnie sobie i zostałem u niego kapłanem. A oni rzekli do niego: zapytaj się Boga, abyśmy się dowiedzieli, czy powiedzie nam się ta droga, którą się wybraliśmy. I rzekł do nich kapłan: idźcie w pokoju. Pod opieką Pana jest wasza droga, którą się wybraliście. Szło tedy tych 5 mężów dalej i przybyli do Laisz i zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko na modłę Sydończyków, cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi, owszem, nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od Sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. Gdy więc powrócili do swoich braci w Sorea i w Esztaol, rzekli do nich ich bracia: co powiecie? A oni na to: nurze, ruszmy na nich. Widzieliśmy bowiem tę ziemię, że jest bardzo urodzajna. Czy jeszcze chcecie zwlekać? Nie lęcie się pójść i zająć tę ziemię. Gdy ruszycie, to dojdziecie do ludu beztroskiego, do ziemi przestronnej. Bóg dał ją w wasze ręce jako miejsce, gdzie nie brak niczego z tych rzeczy, które są na ziemi. Wyruszył więc stamtąd ród Dana, Sorea i Esztaol w liczbie 600 mężów w rynsztunku bojowym. Pociągnęli i rozłożyli się obozem przy Kiriat Jearim w Judzie. Dlatego miejscowość ta zwie się obozem Dana aż do dnia dzisiejszego, a leży ona na zachód od Kiriat Jearim. Stamtąd przeszli na pogórze Efraimskie i doszli pod sam dom Micheasza. Wtedy odezwało się tych 5 mężów, którzy wyruszyli, aby prześpiegować ziemię Laisz, i rzekli do swoich braci: czy wiecie, że w tych zabudowaniach znajduje się efod kapłański i bożki domowe i posąg ryty i lany? Wiedzcie więc, jak macie postąpić. Skierowali się więc tam i wstąpili do domu młodzieńca Lewity, do domu Micheasza, i zapytali o jego zdrowie. A 600 mężów w rynsztunku bojowym Danitów stało u wejścia bramy. Owych 5 mężów zaś, którzy wyszli, aby prześpiegować ziemię, wstąpiło tam, zabrało posąg i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany. Kapłan stał u wejścia bramy, podobnie jak tych 600 mężów w rynsztunku bojowym. Gdy zaś oni weszli do domu Micheasza i zabierali posąg i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany, rzekł do nich kapłan: cóż to robicie? A oni mu odpowiedzieli: zamilknij, połóż dłoń swoją na usta swoje i chodź z nami, i zostań u nas ojcem i kapłanem. Czy lepiej ci być kapłanem w domu jednego człowieka, niż być kapłanem całego plemienia i rodów Izraelu? Udobruchał się więc kapłan i zabrał efod kapłański, i bożki domowe, i posąg, i przyłączył się do zbrojnego ludu. Potem zawrócili i ruszyli, wysunąwszy naprzód dzieci i bydło i swój dobytek. Zaledwie jednak oddalili się od domu Micheasza,
skrzyknęli się mężowie z zabudowań obok domu Micheasza i dopędzili synów Dana. I wołali za synami Dana. Ci zaś odwrócili się i rzekli do Micheasza: o co ci chodzi, że skrzyknąłeś swoich koło siebie? A on odpowiedział: zabraliście mi mojego Boga, którego sobie zrobiłem, i kapłana, i odchodzicie. Cóż mi jeszcze pozostało? Jak więc możecie mówić do mnie, o co ci chodzi? A synowie Dana rzekli do niego: niech twój głos już się wśród nas nie rozlega, bo inaczej natrą na was rozgoryczeni mężowie i utracisz swoje życie wraz z życiem swojej rodziny. Gdy potem synowie Dana ruszyli w dalszą drogę, Micheasz widział, że oni są od niego silniejsi. Zawrócił więc i poszedł do swojego domu. Tamci zaś zabrali to, co sobie sporządził Micheasz oraz kapłana, którego miał, i ruszyli na Laisz, na lud beztroski i bezpieczny, i wybili ich ostrzem miecza, miasto zaś spalili. A nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Miasto to leżało w dolinie ciągnącej się ku Bet Rehob, lecz oni odbudowali to miasto i zamieszkali w nim. Miastu temu nadali nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laisz. I znieśli sobie synowie Dana posąg Boga, a kapłanami plemienia Danitów był Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Micheasz, na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylu.